Bruce Dickinson nie wystawił swoich kolegów z Iron Maiden i dokończył z nimi trasę koncertową promującą album Fear of the Dark. Wokalista twierdził oczywiście, że podczas każdego kolejnego występu na scenie dawał z siebie wszystko, natomiast nieco inne zdanie, a właściwie o 180 stopni inne zdanie, miał na ten temat Steve Harris. No i prawdę mówiąc, Steve'owi wtórowała reszta kapeli. Wszyscy zgodnie twierdzili, że Bruce tę ostatnią trasę zepsuł, nie angażując się w większość występów, a dając siebie wszystko tylko na tych bardziej prestiżowych. Innego zdania był jedynie Johnny Gers, który był przyjacielem Bruce'a na dobre i na złe, niezależnie akurat od tego, czy grali razem w zespole, czy też nie. Dziś kontynuujemy wątek Iron Maiden i ich kryzysu na początku lat 90. Jeśli chcesz u nas zobaczyć więcej odcinków Iron Maiden w przyszłości, zostaw tutaj łapkę w górę, komentarz, a także subskrybuj pełną kulturkę, żeby być z tymi odcinkami o Iron Maiden, ale też o innych zespołach na bieżąco. W komentarzu możecie też napisać, jaką tematykę, jaki okres czasu powinniśmy wziąć pod lupę w kolejnych odcinkach o Iron Maiden. Ostatnim publicznym wystąpieniem Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden był występ w programie telewizyjnym Raising Hell w sierpniu 1993 roku. Był to występ dość nietypowy, ponieważ poza grającą kapelą na scenie gościł też znany magik telewizyjny Simon Drake, który wykonywał jakieś tam swoje sztuczki pomiędzy kolejnymi piosenkami Ironów. Program był emitowany w telewizji MTV na całym świecie, a Bruce, trzeba przyznać, że zachował wspomnienia z nim związane dość pozytywne. Te pozytywne wspomnienia związane były z samym występem, natomiast no, nieco bardziej mieszane odczucia były u Bruce'a, jeśli chodzi o całą otoczkę i pożegnanie z zespołem. Mickowi Wallowi opowiadał o tym następująco. Naprawdę bardzo mi się podobał ten ostatni występ i wiesz co? Nie pamiętam, żeby ktoś się ze mną pożegnał. To było bardzo dziwne rozstanie. Po występie wpadłem na piwo, wypiłem kilka kufli i poszedłem do domu spać. Ponieważ to było Pinewood Studios, odnosiłem wrażenie, że znajduję się na tyłach planu filmowego czy czegoś takiego i kiedy sam tam siedziałem o 3 nad ranem, było ciemno, poczułem się samotnie i wpadłem jakoś tak w melancholijny nastrój. Reszta kapeli całe to pożegnanie wspomina raczej niezbyt pozytywnie i trochę gorzko. Niektórymi z muzyków targały mocne emocje, jak na przykład perkusistą Nico McBrainem, który na łamach Kerrang mówił w emocjach. Bruce idzie swoją drogą, a my swoją. Jedź go, znajdziemy nowego wokalistę, nie ma o czym gadać. Później Nico McBrain już w nieco bardziej stonowany sposób opowiadał o tym Mickowi Wallowi na łamach książki Run to the Hills. Wszyscy mówili, że to takie przykre, ale wtedy, szczerze mówiąc, myśleliśmy już tylko o tym, jak się faceta pozbyć. Chcieliśmy mieć to już za sobą. To znaczy, rozumiesz, to był wspaniały występ i Bruce oczywiście błyszczał. No wiesz, kamery były na niego zwrócone. Potem chyba się wkurzyliśmy na dobre. Nie pamiętam dokładnie, ale to nie był najsympatyczniejszy ostatni wieczór, który razem spędziliśmy. Oczywiście przy takich głośnych rozstaniach muzyka z danym zespołem, no media zawsze drążą i pytają o konkretne powody. Jeśli nie dostają natomiast konkretnych odpowiedzi, no to dobudowują jakieś tam swoje teorie. Tutaj sprawa de facto wyjaśniła się na dobre dopiero po latach, kiedy muzycy szczerze wypowiedzieli się chociażby na potrzeby biografii Run to the Hills. Natomiast w tamtym czasie, kiedy oficjalnie ogłosili odejście Bruce'a z kapeli, no to mówiło się w takim oficjalnym tonie o muzycznych rozbieżnościach. No i w pewnym sensie jest to oczywiście prawda, natomiast wiadomo, że tak powiedziałbym dość płytko ujęta. No wyglądało jednak na to, że panowie rozeszli się być może nie dziękując sobie za wszystko na każdym kroku, ale powiedzmy, że w miarę w zgodzie, bez jakichś tam większych animozji, bez większych emocji. Natomiast później właśnie doszło do spontanicznych wypowiedzi perkusisty Nico, a i sam Bruce ze Steve'em w poszczególnych wywiadach zaczęli sobie wbijać szpileczki. Steve Harris oczywiście zdawał sobie sprawę, że wiele wypowiedzi i cytatów jest wyjętych z kontekstu, natomiast obserwował, że wypowiedzi Bruce'a często nie są zbyt miłe. Steve mówił o tym następująco. Dobra, wiem doskonale jak to jest, kiedy się udziela wywiadu i przytaczają twoje wypowiedzi wyjęte z kontekstu. Ja to wszystko rozumiem, ale słyszało się to zewsząd. Postanowiliśmy się jednak nie dać w to wciągnąć i nie zamierzaliśmy zacząć obrzucać się wyzwiskami. Bruce odpowiadał. Wina leżała po obu stronach, jasne, ale było to trochę do przewidzenia. Bez względu na to, co czuję do Steve'a, jest jaki jest. To z pewnością bardzo utalentowany i bardzo szczery facet. Jest jeszcze jedna rzecz, jaką mogę o nim powiedzieć z całym przekonaniem. Jest uczciwy. A wszyscy? No wiesz, nikt nie jest doskonały, dzięki Bogu. Sam mam zaletę i wadę, to moje częste mówienie nie na temat, o co ludzie mnie oskarżają. Bruce dodawał. Każdy ma swoje słabe i mocne strony, ale wszyscy w Iron Maiden, praktycznie rzecz biorąc, to porządni ludzie. Wydaje mi się, że po pewnym czasie sprawy zaczynają się psuć, zwłaszcza w czymś takim jak zespół. Wiesz, w końcu 12 lat byliśmy ze sobą. Czasami myślę, że powinienem był odejść w 1986 roku, przed nagraniem Summer in Time, ale to już przeszłość.
No właśnie, bo Bruce rozważał odejście z szeregów Iron Maiden już w 1986 roku przed wydaniem Summer in Time, no i pewnie nie bez powodu. Akurat ta konkretna płyta nie zawiera ani jednego utworu autorstwa Bruce'a. No bo tak jak wcześniej i później Dickinson w komponowaniu utworów uczestniczył, tak akurat na Summer in Time tego nie zrobił. Jaki był tego powód? Tłumaczył to na łamach polskiego pisma Tylko Rock. Miałem inną wizję tej płyty. Chciałem, by składała się w połowie z nagrań akustycznych. Uważałem, że od tamtej pory wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości, jakie tkwiły w formule brzmieniowej wypracowanej na The Number of the Beast. Nagraliśmy trzy świetne płyty studyjne, The Number of the Beast, Peace of Mind i Power Slave oraz album koncertowy Life After Death. I zupełnie nie wyobrażałem sobie, cóż jeszcze moglibyśmy zrobić, trzymając się tamtego stylu. Uważałem, że powinniśmy pójść śladem Led Zeppelin. Zamiast powielać wcześniejsze pomysły, nagrać coś radykalnie innego. Tylko w taki sposób moglibyśmy odnieść jeszcze większy sukces. Bruce dodawał. Bardzo uważnie śledziłem kariery innych grup i zauważyłem pewną prawidłowość. Zwykle zespół, który odniesie sukces, nagrywa dwie, może trzy popularne płyty. A potem, jeśli nie stać go na coś świeżego, zaczyna powoli tonąć. A ja nie chciałem należeć do zespołu, któremu grozi powolne zatonięcie. Nagrywając czarny album, zrobiła to, o czym mówię. Wykorzystała swoją szansę i odniosła sukces. Na coś takiego próbowałem namówić kolegów, ale nikt mnie nie poparł. Nie napisałem więc na tę płytę żadnego utworu. Dorzuciłbym tutaj jeszcze jedną wypowiedź Bruce'a z wywiadów, w której w dość ciekawy sposób argumentował swoje odejście z Iron Maiden. Bruce mówił: czuję się, jakbym przez ostatnie 5 lat twórczo lunatykował. Reszta zespołu i fani zafiksowali się na prostej, wąskiej drodze, jaką szedł Maiden, w czym oczywiście nie ma nic złego. Ja jednak wciąż próbowałem wyprowadzić nas z tych kolein, wciąż powtarzałem: patrzcie, co jeszcze można zrobić, ale musiałem się poddać. Zrozumiałem, że chcę zaciągnąć to wielkie coś w miejsce, w którym ono wcale nie chciało iść. No i pytanie, czy Bruce nie chciał w tej sytuacji pokazać, jakim to on jest wielkim artystą i że prosta Iron Maiden jest już dla niego za małe, czy może faktycznie miał jakiś fajny pomysł na odmianę brzmienia kapeli, no wykraczający poza te nagrania akustyczne, bo akurat to moim zdaniem rewolucji by nie zrobiło. No kilka lat później Bruce na pokład Iron Maiden powrócił, po karierze solowej, która chyba nie była ani jakaś super udana, no ale nie była też jakimś totalnym niewypałem. Steve Harris mówił Mickowi Wallowi na potrzeby książki Run to the Hills: doszliśmy do wniosku, że trochę się sam władował na minę, no bo wiesz, obrażając nas oraz chcąc umniejszyć znaczenie tego, co było, obrażał też fanów Iron Maiden. Iron Maiden w 1993 roku pobili chyba jakiś rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o wydawanie płyt live w krótkim odstępie czasu. W marcu wydali bowiem płytę A Real Live One, w październiku wyszedł album A Real Dead One, natomiast 8 listopada ukazała się płytka Live at Donington, zawierająca występ zarejestrowany podczas koncertu w Donington Park w sierpniu 1992 roku. Płyty A Real Live One oraz A Real Dead One zostały później połączone w jedną, natomiast najpierw zostały wydane oddzielnie i nieco różniły się zawartością. A Real Live One zawierała kompozycje nowsze, te z okresu od Summer in Time do Fear of the Dark, zarejestrowane na żywo w różnych miejscach. Na przykład w Helsinkach, Sztokholmie czy Brukseli. Płyta A Real Dead One zawierała natomiast utwory starsze, również zarejestrowane w różnych miejscówkach. Steve Harris, miksując tę płytę, chciał uzyskać dużo energii publiczności, której brakowało mu na ikonicznej płycie Live Iron Maiden, czyli Live After Death, wydanej w roku 1985. Natomiast finalnie wyszło chyba dość średnio, ponieważ tak jak z pewnością jest to super pamiątka dla fanów będących na poszczególnych koncertach, no tak, poszczególne nagrania różnią się troszkę brzmieniem, przez co albumy te nie są w żaden sposób równe. Dość słabo recenzowana jest też koncertówka Live at Donington, natomiast finalnie jako takie ciekawostki dla fanów te płyty sprawdziły się chyba całkiem nieźle. Dodatkowo A Real Live One osiągnęła świetną jak na płytę live sprzedaż, pokrywając się złotem we Włoszech i Francji, a także srebrem w Wielkiej Brytanii. W komentarzu dajcie znać, jak oceniacie te poszczególne koncertówki, którą lubicie najbardziej, no i czy po latach lubicie do nich sobie czasem wracać. W tamtym czasie nastąpiło kolejne dość znaczące odejście z szeregów Iron Maiden. Natomiast w tym przypadku nie muzyka, a producenta, ponieważ wieloletni współpracownik zespołu, Martin Birch, który wyprodukował 8 kolejnych albumów studyjnych Iron Maiden, postanowił przejść na emeryturę. Martin Mickowi Wallowi opowiadał o tym następująco. Podjąłem tę decyzję zanim Bruce oznajmił, że chce odejść, więc nie miało to z tym nic wspólnego. Po nagraniu Fear of the Dark byłem pewien, że zespół znowu zmierzał we właściwym kierunku. Ale już wtedy myślałem, że może byłby dla nich odpowiedni czas na zmianę producenta. Jednak kiedy zaczęliśmy znowu pracować, pochłonęło mnie to całkowicie. Cieszyłem się z każdej minuty spędzonej nad nagrywaniem i uważam, że wyszedł z tego naprawdę dobry album. Ale później wróciłem do tego tematu w rozmowie ze Steve'em. Byliśmy razem już bardzo długo i zapytałem go wprost, czy nie czas na zmianę producenta? Popatrzył na mnie i chyba był trochę zaskoczony. Martin Birch dodawał:
ale tak wtedy czułem. Chodziło o mnie, nie o zespół. Miałem już wtedy trochę dosyć robienia płyt i wkrótce potem przestałem w ogóle pracować. Czułem, że jeżeli naprawdę nie mam ochoty iść do studia, to nie byłoby wobec nich uczciwe. A nie chciałbym dla Steve'a i Iron Maiden pracować na pół gwizdka. Od lat nagrywaliśmy razem płyty, ale w końcu zawsze nadchodzi taki moment, w którym trzeba pójść dalej swoją drogą. Iron Maiden chyba lubią przywiązywać się do konkretnych producentów i niezbyt lubią te producenckie nazwiska na przestrzeni lat później zmieniać. No bo na kolejnych dwóch płytach nagranych już z innym wokalistą, Blazem Bayleyem, Steve sprawował producencką pieczę do spółki z Nigelem Greenem, natomiast kolejne sześć płyt studyjnych nagranych już po powrocie Bruce'a Dickinsona do kapeli produkował Kevin Shirley. Steve Harris natomiast następująco wspomniał swojego wieloletniego współpracownika Martina Birch'a. Martin postanowił odejść na emeryturę. Miał za sobą jakieś 25 lat pracy. Album za albumem. Zaraz po nas nagrywał płytę dla Whitesnake czy kogoś innego. Zdaje się, że doszedł do momentu, w którym chciał robić coś dla siebie i pograć w golfa. To było w czasie, kiedy miksowałem nagrania na żywo na te dwa albumy koncertowe. No a później nadszedł czas na zajęcie się chyba najbardziej naglącą sprawą tak naprawdę, czyli na znalezienie nowego wokalisty Iron Maiden. Chętnych były tysiące i kasety z nagraniami regularnie napływały do siedziby Iron Maiden, którzy to ogłosili, że będą szukać nowego wokalisty. Po zakończonej trasie nadszedł wreszcie właściwy czas, żeby te nadesłane nagrania przesłuchać. Było to wielkie wyzwanie, na wykonanie którego Steve Harris i spółka potrzebowali aż kilku miesięcy. Jeśli lubicie Iron Maiden i chcecie zobaczyć więcej odcinków o tej kapeli na naszym kanale Pełna Kulturka, zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, a także subskrybujcie właśnie nasz kanał, żeby tych odcinków o Iron Maiden, ale też o innych zespołach nie przegapić. A w komentarzu możecie napisać, przypominam, jaką tematykę, jaki okres czasu w karierze Iron Maiden powinniśmy wziąć pod lupę w kolejnych materiałach o tym zespole. Dzięki piękne za uwagę i do zobaczenia.